Zapraszam serdecznie. Uczniowie i grono pedagogiczne przygotowali na dzisiejszy wieczór specjalny montaż poetycki. Zacznie nasza uczennica Ania. W naszej szkole, proszę pana, zaszła dzisiaj pewna zmiana. Chociaż ciągle stara bieda, szkoła jest zreformowana. A przed szkołą jest wesoło. Są spacery i wycieczki. A że coraz wcześniej ciemno, to wycieczki palą świeczki. Rysia grześnie odstępuje, razem ładnie spaceruje. I choć kiedyś go nie znosił, teraz z Rysiem się przeprosił. Razem chodzą na wycieczki, noszą kwiatki, palą świeczki. I tak jakoś widzi mi się, że przez Jarka Grześ jest z Rysiem. Nie pada, proszę państwa. Zerka pani zza stolika, krzyczy cisza, bo posadzę. Nie wypuszcza z rąk dziennika. Kto ma dziennik, ten ma władzę. I to właśnie z tej przyczyny same dobre ma nowiny. Siedzi poseł, oślej ławce, ale i tak dobrze ma się, bo choć nigdy się nie zgłaszał, ciągle jest w tej samej klasie. I ten poseł ma przyciski, od przycisków ma odciski. Znów Antosia nie ma w szkole, pewnie Antoś znów coś knuje. Chodzi Antoś, zbiera trole, na ustawkę się szykuje. No a Krysia ma od dzisiaj obniżone sprawowanie, bo ta Krysia, Krysia pisia, ciągle w ławce je śniadanie. A kto Krysi to wyciąga, temu Krysia na urąga. Trzeba mieć odwagę, by zwrócić uwagę. Dobra zmiano, witaj w szkole. Znowu będzie jak przed laty. Znów do szkoły przyjdą trole, niosąc kaganiec oświaty.